Dziś w serwisie informacyjnym między innymi ponad 2 miliardy złotych ma trafić do podkarpackich samorządów z rządowego programu inwestycji strategicznych. Trwają 22. krośnieńskie juwenalia. W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie odbyła się 10. edycja Festiwalu Nauki i Techniki. Ponad 117 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład ma trafić do samorządów z terenu powiatu jasielskiego. Największą kwotę dofinansowania, 20 milionów złotych, otrzymało Jasło. Ponad 8,5 miliona złotych ma dostać gmina Tarnowiec, a prawie 7,5 miliona złotych gmina Jasło. Są to różne kwoty, bo różne są projekty inwestycyjne, ale wszystkie oczekiwania samorządów w powiecie jasielskim zostały spełnione. Te środki pozwolą na zaspokojenie wielu potrzebnych inwestycji mieszkańcom powiatu jasielskiego. Zarówno w drogach, w kanalizacji, jak i również w oświacie czy w sporcie poprawią warunki bytowe i mam nadzieję, że również przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy. Powiat jasielski ma otrzymać 15 300 000 zł dofinansowania. Środki samorząd powiatu zamierza przeznaczyć m.in. na utworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy. Wraz z tym, co już jest, istnieje we Trzcinicy, czyli stadion lekkoatletyczny, będzie stanowiło bazę dla tego ośrodka. Kryta hala do piłki nożnej, do futbolu, do innych gier zespołowych. Zamierzamy również przebudować internat, dostosować go do współczesnych warunków, do hotelu co najmniej trzygwiazdkowego. Do gminy Jasło ma trafić blisko 7,5 miliona złotych na przebudowę dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu. W ramach zadania w Osobnicy ma powstać także nowy most. Jest to most, który będzie łączył dwie drogi powiatowe. Dzisiaj ten most jest mostem przejezdnym wahadłowo właściwie. I do tego bardzo droga strategiczna w Brzyściu. Z panem starostą rozmawiamy na temat drogi powiatowej, która przebiega przez miejscowość Brzyście, a my będziemy teraz poszerzać drogę gminną, drugą, alternatywną przez miejscowość Brzyście. Nie jest to tylko inwestycja dla mieszkańców gminy Jasło, ponieważ ta droga jest drogą alternatywną w stosunku do nawet drogi 28. Ruch tamtą arterią jest bardzo wzmożony i dzisiaj te pieniądze pozwolą nam zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo. Gmina Jasło zakończenie prac planuje na jesień 2023 roku. Barwny korowód, który przeszedł ulicami miasta, rozpoczął 22. krośnieńskie juwenalia. Studenci wyruszyli sprzed kampusu humanistycznego Karpackiej Państwowej Uczelni w kierunku ulicy Ordynackiej. Przeszli m.in. ulicami Czajkowskiego i Piłsudskiego. Na krośnieńskim rynku prezydent Krosna Piotr Przytocki przekazał przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego symboliczne klucze do bram miasta. To są symboliczne klucze na czas juwenaliów, święta igrzysk studenckich. Zawsze tak się robi. Wierzę, że studenci odpowiednio wykorzystają ten czas na wspaniałe zabawy. Włączą się, myślę, również i mieszkańcy naszego miasta, bo takie święto zdarza się rzadko. Ostatnio w ogóle mieliśmy czas pandemii. Bardzo ważna uroczystość, tym bardziej, że odbywająca się po 2-letniej przerwie. Podchodziliśmy do obawy, do tej organizacji, ale cieszymy się, że studenci również spragnieni spotkania, spragnieni zabawy przybyli licznie i manifestują swoją radość, swoje zadowolenie. Oczywiście trochę oba przed sesją, ale teraz to jest ten moment, kiedy rzeczywiście mogą się świetnie bawić. Zaplanowali doskonałe zespoły i tutaj zaprezentowali się mieszkańcom Krosna naprawdę znakomicie uśmiechnięci, ale także pokazali to, co realizują w ramach kół naukowych, rozmaite pojazdy, przebrania, fantastyczne. Także cieszymy się bardzo. Pragnę dopowiedzieć, że w pochodzie uczestniczył pierwszy kład, który studenci mechaniki, automatyki i robotyki sami zaprojektowali. Inaugurując tegoroczne krośnieńskie juwenalia, studenci, przedstawiciele władz uczelni oraz zaproszeni goście zatańczyli na płycie rynku Poloneza. W sumie w tym roku w Krośnie świętuje około 2000 studentów. Dla mnie te dni będą wyglądać na takim trochę odluźnieniu się od sesji, która niestety już za tydzień.
Ale miejmy nadzieję, że będzie dobra sesja i że będziemy się tu dobrze bawić, że pogoda nam tego nie zepsuje. Liczę na dużo zabawy. Przede wszystkim na zabawie ze znajomymi, prawda? Jednak te dwóch lat nie było bez Juwenalii, także na zabawie. Spędzę czas z znajomymi. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Będziemy się dobrze bawić. Oczywiście z moimi dziewczynami, bawić się, tańczyć. Jak najlepiej. Impreza potrwa do piątku, 3 czerwca. Były prezentacje, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia oraz pokazy. W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie odbyła się 10. edycja Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 1200 uczniów z 36 szkół podstawowych z całego regionu. Ideą festiwalu jest popularyzacja nauki i rozbudzenie zainteresowań kierunkami technicznymi. W tym roku oprócz tego, co robiliśmy w poprzednich edycjach, jest kilka rzeczy nowych. Na przykład Centrum Nauki Kopernik jest to samo, ale robi program o morzu, o tym, co się z gospodarką wodną czy hydrologiczną dzieje. I to pewno interesuje współczesną młodzież, ale też na pewno jest to coś, czego w poprzednich edycjach nie było. Jest też planetarium, które w poprzednich edycjach nie było, a znajduje się również u nas na terenie jednego z obiektów. Mamy ich 5 do dyspozycji dzisiaj. W planetarium można oglądać wszystko to, co we współczesnym niebie się dzieje. Pokazy z robotyki, automatyki, lotnictwa i motoryzacji dla dzieci i młodzieży przygotowały uczelnie wyższe. Uczniowie mieli okazję także zwiedzić laboratoria Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Moją dzisiejszą rolą jest obsługiwanie maszyn w sali C3, która zajmuje się działem metrologii. Jest to dział w mechanice dotyczący szczególnie miernictwa. No i moim zadaniem jest zachęcenie młodszych pokoleń uczniów, którzy chodzą aktualnie do podstawówki, bo to są różne dzieci z różnego oddziału wiekowego, aby wybrali akurat naszą szkołę. Pokazujemy tutaj młodszym uczniom z szkół tutaj z Krosna i z okolic, jak wygląda nasza szkoła, ogólnie czym dysponujemy, nie wiem, jakie mamy tutaj na przykład urządzenia, mamy na przykład symulatory, mamy nawet sambę pokazową. To jest taki jakby, no to jest samolot ultralekki. Taki do celów pokazowych. Zaciekawiło mnie wiele rzeczy, ale chyba według mnie najlepsze było chyba symulator latania samolotem i jeszcze wypadku samochodowego. Ale co Cię to najbardziej zaciekawiło? Najbardziej to symulator samolotów i może jeszcze symulator wypadków. Wypadku? Drogowy? Tak, tak. Dlaczego? Takie fajne odczucie, takie niecodzienne odczucie, bo niecodziennie zdarza się mieć wypadek. Na uczestników festiwalu czekały również stoiska przygotowane przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz 35. Batalion Lekkiej Piechoty Rzeszów-Sanok. W Mucznem odbyła się 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w służbie ludziom i przyrodzie, działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. Wśród prelegentów byli wykładowcy, akademicy oraz pasjonaci, którzy przypomnieli sylwetki m.in. Ludwika Platera, Stefana Grota-Roweckiego oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Spotkaliśmy się tutaj, żeby dokumentować, sięgać po źródła historyczne, udowadniać, że myśliwy i leśnik to był patriota, bohater, człowiek, który walczył o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Wykład poświęcony Ludwikowi Platerowi, pierwszemu dyrektorowi generalnemu Lasów Rządowych, wygłosił profesor Andrzej Grzywacz. Ludwik Plater był tym, który utworzył szczególną szkołę leśną w Warszawie, pierwszą uczelnię wyższą leśną w Polsce. Utworzył dla nas leśników niezwykle ważne czasopismo Sylwan, 200 lat, najstarsze czasopismo leśne w Polsce. Stworzył administrację umundurowaną, polską, wykształconą. Te wszystkie dekrety, wszystkie instrukcje, zasady, to jest wszystko autorstwa Platera. Także to jest postać godna przypomnienia. Niestety żadne technikum leśne, żadna ulica, żaden plac, żaden rezerwat przyrody nie jest Ludwika Platera. 2 leśników września 1939 roku przypomniał w Mucznem rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.
To są postacie nietuzinkowe. Po pierwsze Marian Zaremba, porucznik, inżynier leśnik, którego pamięć czcimy co roku 10 września w Bykowcach. Ale to osoba, która no, zademonstrowała swój patriotyzm tak do końca. Wytrwał na stanowisku z karabinem maszynowym i właściwie wzięto go do niewoli, gdy skończyła się mu amunicja. Wiemy o tym, że tych wrogów natłuk tam kilka ciężarówek. I to jest taki no, patriotyzm walki. Natomiast drugi, Tadeusz Gołębiowski, też był w kampanii wrześniowej, ale jemu nie dane było tam stoczyć tę potyczkę. Kazano mu się wycofywać. Przeżył kampanię wrześniową, przeżył wojnę. Po wojnie był niezwykle sprawnym organizatorem leśnictwa. Ten obszar wiedzy jest mało popularyzowany. Mało jak gdyby jest opracowań naukowych, które pokazują, że myśliwy, polski leśnik to był patriota. Dlatego taka inicjatywa zawiązała się w 2019 roku. Ona zaowocowała pierwszą konferencją naukową o tym samym tytule w Janowie Lubelskim. Dzisiaj mamy Muczne, Bieszczady. Jest druga edycja tej konferencji. Po pierwszej edycji powstała publikacja naukowa. Po tej również planujemy wydać publikację naukową po to, żeby ta wiedza, te referaty w formie artykułów naukowych trafiły pod tak zwane szczechy. Głównym organizatorem wydarzenia był Polski Związek Łowiecki. Krośnieńskie cheerleaderki zaprezentowały swoje umiejętności podczas czwartej gali Akademii Cheerleaderek Fragolin. Impreza odbyła się w ostatnią sobotę w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jest zwieńczenie naszej całorocznej pracy, a nawet powiedziałabym dwuletniej, z tego względu, że w tamtym roku gala się nie odbyła przez pandemię, więc tak naprawdę to jest zwieńczenie takich dwóch lat naszej ciężkiej pracy. Wystąpiły wszystkie nasze tancerki, czyli około 200 osób. Było 48 prezentacji i każda z nich zaprezentowała swoje umiejętności i wszystko, co potrafi najlepiej. Julia do występu na gali przygotowywała się przez ostatnie miesiące. Do Akademii uczęszcza od 8 lat. To jest klimat, żeby poćwiczyć. Jest integracja z ludźmi, trenerki są fajne. Można poćwiczyć, poruszać się. Lubisz tenis, tak? Często przychodzisz? Tak, dwa razy w tygodniu. Na treningi po 2-3 godziny. Od dawna jesteś w tym? Ja piąty rok. Piąty rok? Tak. Stres jest przed takim występem jak dzisiaj? No, zależy. Teraz już to trochę opada, ale jak się ćwiczy i coś nie wychodzi, to jest trochę gorzej. Ale staramy się, jest coraz lepiej i stresu już coraz mniej. Bardzo lubię tu chodzić, to są moje przyjaciółki, bardzo je lubię i po prostu bardzo dobra atmosfera. Do dzisiejszego dnia długo się przygotowywałaś ze swoim układem choreograficznym? Tak, długo żeśmy się przygotowały, koło 2 miesięcy na pewno. Tęskniliście za publicznością, bo w zeszłym roku nie było, z tego co wiem, była pandemia. Tak, tęskniłyśmy za tym, bo rzeczywiście dawno tego już nie było i no, stęskniłyśmy się za tym.